Cześć, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z pet shopami z wymiany. Od razu mówię, że wymieniłam się z koleżanką. Tak, tutaj mam paczkę, którą zrobiłam własnoręcznie. Już tutaj widać, ja ją otworzyłam, ponieważ niedawno kręciłam filmik. Właśnie jak odpakowywałam, czy coś tam naklikałam, chyba to też usunęłam i dupa, że tak się wyrażę. A więc zacznijmy może od dodatków, ponieważ wydatka mi również się wymieniłam. No, pierwszy dodatek, spódnica. Ja może tutaj jakoś oświetlenie lepsze zrobię, bo słabo widać. Dobrze, już widać lepiej, już wszystko ustawione. Więc taka niebieska spódniczka z różowymi kropeczkami dwoma. Czy to jest nawet jedna? Dobra, tutaj ją położę gdzieś, tak, nie wiem, tutaj. Tutaj postawię. Ja ogólnie, nie wiem, mam nadzieję, że widać. Następną rzeczą jest... O, już wypadły mi dwie. Jest taka deskorolka. Ona może być również do Monster High, bo ona jest oryginalna z Monster High. Znaczy powiem Wam, że ja się wymieniłam z nią za prawdziwą i oryginalną deskorolkę do pet shopów z oryginalnym znaczkiem LPS, ale z tego, że tamta deskorolka mi się nie podobała, ogólnie taka duża i moim zdaniem nawet nie przypominała deskorolki, to ta jest moim zdaniem lepsza, fajniejsza i może służyć również do Monster High. Może to tak położę, żeby było widać bardziej. Następny, tak jak widzieliście, to taki zielony krzaczek. Taki krzaczek. Fajny, jak się jakiś ogród robi. Aha, i zostańcie do końca, bo jak nie zapomnę, to powiem ważną informację. A co do shoppingu, to ktoś się mnie pytał, czy wymieniam się za podróbkę, że ja mu dam chihuahuę, a ktoś tam, nie wiem, jakąś inną podróbkę, to powiem od razu, że zależy, co najlepiej, gdyby ktoś mi w komentarzu czy gdzieś tam przysłał link do jakiegoś zdjęcia, ponieważ chciałabym zobaczyć. Zresztą nie wiem, czy się wymieniam z jakimiś obcymi osobami. No, zależy. Dobra. Następne to jest takie czarne futerko. Mówiłam, że nie będę kręcić o pet shopach, a tu nagle. Od razu zapowiadam Wam, że będą się może pojawiały jakieś filmy z pet shopami, więc czekajcie. Oraz zapraszam Was na moje ogólne filmy o mnie. Tak, będę dzisiaj dużo gadać. Dobra, i to tyle z dodatków, tutaj położę. I pierwszy pet shop to taki pieseł. Taki fajny piesek. Powiem Wam, że u moich koleżanek go nigdy nie widziałam, a tu nagle hop siup, ma dziurkę. Taki, on jest taki cieniowany. Ja ogólnie nie wiem. Dobra, widać. Bo tak sobie kamerkę ustawiłam. Następnie jest taki ptak. Też jest bardzo fajny, ma tu taką kokardkę i on jest chyba z jakiejś limitowanej edycji, ponieważ ma tu taką łapkę. Ja to ogólnie zauważyłam, jak już go miałam. Wcześniej się mu nie przyglądałam. Taki ptaszek, spoko, kolesiwa. Nie wiem, okej, dobra, następny pet shop to... Sobie już je wygrzebię, żeby mi było łatwiej. Jest taki kangur. Taki słodki kangurek. No, 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 taki słodki. Ma dziurkę, tamten ptaszek, no to wiadomo. No, takie kwiatki. Taki słodki kangur. I następne to coś słodkiego, które mi się tak podobało. Normalnie taki króliczek. On ma takie słodkie oczy i ogólnie jak zobaczyłam go, no to mi się bardzo spodobał. No ja się zdziwiłam, że ona będzie chciała się za niego wymienić i no pozytywne wrażenia. Dobra, więc taki. I ostatni pet shop to komałpka. I od razu Wam mówię, że to jest mój pierwszy petek z magnesem. Taki troszkę unikalny. Bo mój pierwszy z magnesem, więc bardzo się z niego cieszę. Dobra, i teraz może przejdziemy do tej informacji. Powiem Wam, że zapomniałam, co miałam powiedzieć. Ogólnie to powiem Wam, że dużo osób pyta się,
gdzie kupiłam. Napisałam wam, że u wujka koleżanki. Ja mieszkam nie powiem wam, gdzie mieszkam. No, ale nie w jakiś tam coś na chyj, jakieś miasto. Nie, po prostu koleżanka mieszka blisko mnie. No i u wujka jej, on sprzedaje podróbki. I tam chyba jakieś słodycze, lizaki też dostałam. Więc tam jak coś, bo i tak dużo osób się pyta. I to jeszcze zrobię cięcie i się zastanowię, co ja miałam powiedzieć. Będą się również pojawiać. Więc planuję jakąś serię. Może wam tak powiem, że mam jednego pet shopa, który ostatnio u mnie jest taki dosyć taką śmieszną osóbką i może nawet zrobię o nim serię, takie śmieszne przygody babki Zbychy. A babka Zbycha to? I to jest właśnie babka Zbycha. Przeważnie na nią właśnie zakładam to futerko, bo fajnie w nim wygląda. I lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, jeśli mi się przypomni, to może dam jeszcze coś na końcówkę. Zapraszam was również do oglądania moich innych filmów. No i do zobaczenia!